Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym się zameldować. A na kogo jest rezerwacja? Powinna być na IIFM Szef. IIFM Szef? IIFM przez 2i, tak? Tak. A, okej, okay, to wszystko wyjaśnia. A mógłbyś przeliterować to drugie słowo? C-H-E-F. Szef. A, chief. To już wszystko wyjaśnia. Siemanowiera, it's your film chef. Jakiś miesiąc temu robiliśmy sobie odcinek, gdzie testowaliśmy wszystkie nowości z fast foodów, z Zuzio. No i odcinek się bardzo fajnie przyjął i mówiliście, że fajnie byłoby zrobić kolejną część, więc ja widziałem, że są nowości w fast foodach, w McDonaldzie, w Burger Kingu oraz w KFC i dzisiaj odwiedzę sobie te trzy fast foody i kupię wszystkie nowości, jakie tylko tam są. Jeżeli lubisz ten content, koniecznie zostaw łapkę w górę. Zróbmy sobie tak, że 10 tysięcy polubień i od razu lecimy kolejny odcinek z tej serii. Cześć, to, czyli to nie będzie w sumie taki sam odcinek, tylko kolejny odcinek z tej serii. Więc widziałem, że są fajne nowości w Macu. Są na przykład lody M&M's. Dużo jest fajnych bułek w Burger Kingu, więc musimy to obczaić. I w KFC widziałem, że jest jakaś nowość odnośnie jakichś dań. Jest jeszcze chyba California Człowieku Burger. Nie wiem, co to jest, ale brzmi ciekawie, brzmi smacznie i mówiliście, żeby skołować na ten odcinek Zuzię, więc ja ją zaraz ogarnę na ten odcinek. Lecimy do pierwszego fast fooda, a będzie to McDonald's. McDonald's, spotkajmy się. Jedziemy do Maca. Dobra, jednak zmiana planów. Pierwszy okazuje się Burger King, bo jest po prostu pierwszy po drodze. Tak się prezentują nowe bułki z Burger Kinga. Naprawdę zapowiadają się fajnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, dokładnie. Dobra, to te cztery kanapki pojedyncze poprosiłbym. To już będzie 83,90 i zapraszam dalej. Dobra, dziękuję bardzo. Za wszystko wyszło 83,96, więc może dużo siana pójść w tym odcinku, no ale trudno, trzeba to przetestować. Czekamy na bułki, musiałem zjechać na bok, ponieważ nie mieli ich przygotowanych, więc w sumie fajnie, bo będziemy mieli na świeżo. Widzę, że pogoda się, kurde, dzisiaj zmieniła, bo ogólnie było tak gorąco przez te parę dni, a teraz niestety deszczowa dzisiaj pogoda, taka smutniejsza, ale trudno. Zjemy człowieku fast foody i się rozweselimy. Dobra, więc zamówienie odebrane, pan mi fajnie podpisał wszystkie bułki. Tu jest chili, tu jest chicken king, tu jest Colorado, a my podjeżdżamy pod Maczka i zaraz się przekonamy, co tam mają, co tam mają. Wiem, że są te McFlurry M&M's nowe, to jest na pewno ciekawe, a resztę to zobaczymy na miejscu. Ogólnie patrzyłem, to jest coś takiego jak Big Mac Bacon, kanapka na 30-lecie Maca, bo teraz jest, więc to jest ciekawe. Ale z tego, co słyszałem, to na 20-lecie Maca był też taki Big Mac Bacon, więc kurde, jednak po 10 latach po prostu odtworzyli to. Dawaj znać, czy to jest prawda, czy nie, bo takie plotki słyszałem. Są jakieś mega duże frytki. Dobra, więc mamy już zamówionko z McDonalda. Dostałem drugą torbę z Maca, żeby zapakować bułki z Burger Kinga. No a tymczasem podjeżdżamy pod KFC właśnie. Daję migacz w prawo i widzimy się pod KFC. Widziałem, że jakiś ryż tam jest. Nie wiem do końca, z czym to jest. Dobra, cringe KFC Drive. I co my tu mamy? Jest Kalifornia. Okulary gratis, cześć, przy zamówieniu do każdego boksa lub kubełka. Nieźle. Dzień dobry. Awaria prądu, przepraszamy. Podjeżdżamy dalej, ziomek, podjeżdżamy dalej. Dobra, to robię zamówienie i widzimy się za chwilę. W ogóle jak akcja, właśnie awaria prądu w KFC. Nie mogłem zamówienia zrobić. Będę musiał jechać do następnego, tylko jest problem taki, że to następne KFC 20 minut stąd i będzie już to wszystko zimne i niesmaczne, ziomek. To zróbmy tak, ja wracam do chaty, testuję teraz tego Maca i Burger Kinga, a dokupię KFC i dogram po prostu na końcu odcinka. Więc na końcu odcinka będziemy robić te Kalifornia zestawy, test, bo zamknięte KFC, cześć, to pierwszy raz coś takie miałem. Awaria prądu. I siemano, nie kupisz, czaisz? Nie, smutno jestem, smutny, ale dogram dla ciebie, ziomek, poświęcę się, dogram, pojadę jeszcze raz, tylko teraz wracamy na test, testować to, co mamy, żeby po prostu nie tracić smaku, bo jeszcze to jest ciepłe. Cieszysz się na kolejny odcinek? Mhm. Mamy dużo jedzenia, tylko ogólnie nie było KFC. Awaria prądu. Jaka awaria prądu? No nie działał prąd, no to nie można było nic zrobić. Nawet jedzonka. Więc ja dogram KFC, oglądaj do końca, bo tam będą nowe te Kalifornia jakieś produkty. Ale mamy i tak dużo jedzenia teraz. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery bułki z Burger Kinga. Jedna z Maca, jest zawijas z Maca, frytki i napoje i lody i tak dalej. Dobra, pierwsze co testujemy? Lody! McFlurry M&M's. Nowość to jest? Ja nie próbowałem jeszcze ich. Dobre? Pycha. Już trochę się roztopiły. Ej, ubrudziłaś mnie, ziomek. Patrz, tak się prezentują McFlurry M&M's, które się już roztopiły. Proszę bardzo. No ja już jadam. Byłem pierwszy, spróbowałem. Ej, dobre. Spróbuję sobie z ręki. Panie, czuć ten takie chrupki M&M's, nie? No. Szkoda, że tak się roztopiły już trochę. Będziemy brali na to poprawkę, ale bardzo smaczne są, nie? Chyba jedna z lepszych wersji McFlurry'ów, co? No. Albo nie, ja chyba wiem, które kiedyś. Peanut butter takie były, to też były super. Dobra, no to ja bym tutaj na 7 dałbym 6. Na 10. Na 10?
No dobra, znowu robimy skalę do 10 dla Zuzi. To na 10 dałbym 8. 8 na 10 jest naprawdę bardzo dobre są. A ja bym dała 10 na 10. Tak? Idziemy tropem McDonalda i wiesz co będziemy teraz testować? Frytki! Jest nowość, big opakowanie, tu już zniknęło trochę, ciekawe kto zjadł. Chyba ty, przecież nie ja. To się po prostu różni tym. Aha, cena. Wow. Cena tego wszystkiego. McFlary, ziomeczku, kosztowały 9,90 cena McFlarów. I teraz te frytki w zestawie 8,30. A to są po prostu zwykłe frytki z Maca, nie? Tylko, że w dużym opakowaniu, szerokim. Tak jak ostatnio moja relacja jest na Insta. Jest mało szeroka. Frytek. Kompresowało mnie. Mini. Ten. No co to jest mini ten? Mini opakowanie. To jest giga opakowanie. Ale nie, są mini opakowania, średnie opakowania, duże i to big! Są, i to są big! I to jest to big, patrz. Tylko pokażę, mogę czy nie? Dobra, zaraz ci jadam frytki. Ej, patrz tam! Dobra, kiedyś się łapałaś na to. A mogę pokazać im tylko? Samolot. Samolot! Tak się prezentują frytki z Maca. Na 10 dałbym mocne 8. Mocne 8, chyba głodna była. 10 na 10? Ja dałbym 8. Oceniamy tutaj na nowości. Ogólnie frytki są dobre, ale tu jest żadna nowość, tylko że szerokie opakowanie. Zawijas. Tak się prezentuje nugatowy zawijas. Cena nugatowego zawijasa to 7 zł. Wiesz, to jest nugat? Wiesz? Taki orzechowy smak trochę. Tak się prezentuje w środku zawijas nugatowy. Twoja połówka, moja połówka, proszę bardzo. Musisz zasłonić sobie twarz, patrz tam. Dlaczego? Bo to wyostrza twarz. O właśnie. I patrz, musisz tu trzymać. O, patrz. Widzisz? Tipy youtubera to są. Zasłaniaj twarz, jak pokazujesz do kamery. 3-4, próbujemy. Dla mnie dobra. Takie 3 na 10. Ale nugat jest specyficzny taka smakiem. Trójeczka. No ja bym dał 6 na 10. Bierzemy sobie Big Mac Bacon. Czyli po prostu Big Mac z baconem. Na 10-lecie Maca coś takiego, na 30-lecie Maca coś takiego zrobili. Tak się prezentuje to w środku, czyli mamy bekon, mięso, ale mały kotlet, jakiś, patrzcie to. Coś taki malutki kotlet, trochę. Ale jest to podwójne mięso. No jest, bo to jest Big Mac, Big Mac. Cena tego Big Maca. Ja mam żart. Przerwa na żart. Co to za człowiek, co płaci makami? Jak się nazywa? Płaci makami? Mhm. Mac people. Nie, Makłowicz. Albo mam jeszcze jeden. Zajebiste. Czym powinno się płacić w Macu? Nie wiesz? Nie. Makami. No bo to są maki, to są takie kwiaty. Dziękujemy pani. A w Biedronce? Było miło. W Biedronce jak na łące. Cena tego Big Maca 14,60. Tak się prezentuje kanapka w przekroju. No tak to zrobiłeś. Bardzo ładnie. Sałatka spadła, nic się nie stało. Bierzemy, próbujemy. Dobry. Ja pierwszy raz bijem bekon. Ej, powiem ci, że dla mnie bardzo dobra kanapka. Testuję bekon. Jak? Taki se. Jak ocenisz od 0 do 10? 5 na 10. Ja bym dał 7 na 10. Jest okej, okay. Jest dobry, naprawdę. Burger King, co my tu mamy? Nie lubię Burger Kinga. Nie lubisz? Bierzemy sobie pierwszego burgera z Burger Kinga. Burger się nazywa Bacon Crispy. Crispy Bacon. W ogóle pan z Burger Kinga fajnie podpisał nam wszystkie bułki na opakowaniu, więc dziękuję bardzo. Dobra, czekaj. No ja cię zobaczę, no. Crispy Bacon. Cena... Ocencie to pismo. Ocencie pismo. 20 zł 99 groszy. Każda kanapka tyle kosztowała. Każda kanapka kosztuje 20 zł 99 groszy. Trochę jest, ci powiem. Dwie dychy za bułkę, trochę dużo, więc są porządne, duże oczekiwania wobec tych bułek. Kroimy sobie na pół i zobaczymy, jak to wygląda w przekroju. Crispy bacon tak się prezentuje w przekroju. No dla mnie ładnie, zobacz, patrz, jak podoba ci się. To jest z prażoną cebulką. Prażona cebulka to jest taka cebulka, która jest uprażona. Bierzesz cebulkę, obtaczasz ją w mące i na patelni ją tak przysmażasz na oleju. Najpierw bułeczka. Ja całość, od razu. Ciekawy smak. Jak mam być 4, to ten Big Mac z bekonem bardziej mi smakował niż to. 0 na 10. Ja bym dał 5 na 10. Dobra, lecimy sobie z kolejną bułką, lecimy sobie dalej. Colorado... Ej, co ty robisz? Colorado Beef. Single Colorado Beef. Czyli to jest burger Colorado z wołowiną. Colorado burger w przekroju, ładnie. Dwa mięska, w różnych innych rodzajach. Nie, to jest wołowina. Robi wrażenie. Onion ringsy w środku, czyli cebulka zapanierowana. Test smaku? Lubię wołowinę. Na pewno wyżej bym ocenił niż tamten pierwszy. Ale szczerze mówiąc, czy lepszy niż z McDonalda, ten bacon? No tu dałbym 7 na 10. 2 na 10. 2 na 10? No dobra. Chicken King. Chicken King
Kosztował również 20 zł 99 groszy. Tak się jest ogórek. Jest ogórek, no, tak się prezentuje, jest ogórek w środku. Chicken King, zobaczymy jak smakuje. Dałbym 5 na 10. Jest okej, okay, ale ten ogórek tak może być. Ostatni burger, chili single chicken. Ale jeszcze będzie KFC, więc oglądaj do końca, bo będziemy jechać do KFC jeszcze testować te wszystkie inne rzeczy. Tak się prezentuje single chicken chili w przekroju. No i testujemy, uwaga, to ma, on ma ostre papryczki. Zuzia, próbujemy, uwaga. 3, 4. Trochę jest pikantny, ale szału nie ma. Pikantny? Ile dałabyś? Zero. Ty nie lubisz pikantnych. Czekamy teraz na następne jedzenia z KFC i wybieramy sobie najlepszą nowość z odcinka. Jak chcesz więcej odcinków z Zuzią, to co mają napisać w komentarzu? Więcej odcinków z Ziomkiem. Nie chcę się chwalić, ale dostałam królika. Może go zjemy. Żartuję. Nie, żartuję. A to już jeżeli dziadek to obejrzy. A dziadek nie wie. No. Dobrze, tutaj to dostałam króliczka, takiego słodkiego. Wstawiasz to czy nie? Wstawiam. Dziadek, sorry. Ja się będę żegnać, bo... A w ogóle dzień dobry. Bo się nie przywitam. Do widzenia, jeżeli będę jeszcze nagrywać, wtedy to znowu się przywitam i potem znowu się odwitam. Nie musisz tak blisko kamery być. Muszę. Dobra, długo nie trzeba było czekać, znaczy ty nie musiałeś długo czekać, ja tam trochę czekałem. Jedziemy do KFC. Zaraz jesteśmy na miejscu. Z tego co widziałem, to są te pokebole. Pokebole to z Pokemonu chyba. Pokebole, o, pokebole. Nie łapiemy Pikachu, tylko pokebowl. Tam jest ryż, mięso i jakiś jedle z ostro chyba. Dzień dobry, witam w KFC, sam zamówienia. Dzień dobry, ja bym chciał tych nowości spróbować, które macie. Ten California Summer Burger. Nie, to jest Hollywood Dream, tak? Tak, ale mogę, może pan nazywać jak pan chce. Wiem o co chodzi. Dobra. Nie ma problemu, zapraszam. Dziękuję bardzo. Luzik, arbuzik, ziomek. Płacimy i widzimy się. Testujemy w samochodzie, nie będziemy czekać. Dobra, mamy zamówionko. Pachnie ładnie. Ciekawe czy paragon pani nam dała, bo chciałem wszystkie ceny sprawdzić. Kolejny pokeball. Ten jest taki chili, patrz. Chili będzie ostry. Ej, nie dała pani paragonu, ty. Ja chciałem ceny zobaczyć, cześć. Nie znam cen, więc jak będzie mi się chciało szukać w montażu, to ci je wrzucę. Ale jest duża szansa, że nie będzie chciała tego szukać. Na początku jest to, patrz, California Summer. Tak to wygląda. Wyświetliwa nazwa. A to jest jak grander, no. Ciekawe czy to będzie po prostu grander. Wow! Patrz, fajna bułka taka, nie? Trochę mleczna bułka. Co my mamy w środku? Jest mięso z KFC, to jest chyba ser cheddar, tak mi się wydaje. Jest sałata, jest jakiś sos majonezowy. Mamy ogórka takiego surowego. Próbujemy. Dobra, ej, na serio, wiesz jak ten ogórek podkręca? Zajebisty. Nie wiem czy dobrze mówię, ale według mnie chyba to jest na razie najlepszy burger z tych wszystkich, które dzisiaj testowałem. Bardzo dobry, zarąbisty. I co, Pati? Już wiem dlaczego to smakuje. Smakuje ci to, bo burger w domu też tak smakuje. Jak domowy, dałbym 9 na 10. No? No. Więc bierzemy bowla, tak się prezentuje w środku, czyli mamy znowu mięsko. I to jest sos, jaki to jest sos? Mam. Słodko-kwaśny chyba. Trochę mi przypomina ten słodko-kwaśny z maka. Pod spodem jest ryż i warzywa są. No kurde, jak ja ci powiem, że i ryż jest suchy, nie jest zamoczony w tym sosie. Powiem ci, że spoko, obce. No dobra, ja bym dał 7 na 10. Ja my spoko. Nie, ja nie. Tak? 5? No. 5 na 10, dobra, Pati daje. No to mamy jeszcze jednego boksa do testowania. Mamy ostatni boks, czyli chyba to jest wszystko to samo, tylko że ostry boks, patrz, pikantniejszy. Taki sos sezamowy trochę, posmak. Bardziej mi smakował tamten, 6 na 10. Ale małe porcje trochę. Tego ryżu to jest chyba z 30 gramów. Mi się wydaje, że one kosztowały 22 zł. Jak kosztowały 22 zł, to na serio, no zobacz, mało w kid, nie? No, a tam jakiś skam na reklamie. I tu nie ma ryżu, praktycznie nic. Obniżam na 5 na 10, bo jest dobre mięso. No bezapelacyjnie wygrywa tutaj z KFC ta kanapka California. No i według mnie chyba z wszystkiego również stawiam ją na pierwszym miejscu. Jak dotrwałeś do końca, napisz komentarz. Obtarte usta, bo obcieram usta, jest tu gorąco. Widzimy się zaraz niedługo na kanale. W kolejnym odcinku, ziomek. Pozdro, trzymaj się, chowam cię pod pachę, bo jest gorąco.